stare, zapomniane gospodarstwo we Francji. A tuż pod dachem starej stodoły skrywają się całkiem fajne samochody. Tutaj na wejściu widzimy już najprawdopodobniej Chrysler? Chyba tak. Chociaż mogę się mylić. Zobaczcie, jaki ładny. O kurde. Renault. Mamy tutaj fajną renóweczkę. Tutaj mamy więcej samochodów. Wow. I to całkiem w dobrym stanie. No, powiem wam, że przypadkowe znalezisko. A okazało się, że to takie fajne furki. Tutaj są dwa Citroeny chyba. Przynajmniej ten jeden. Nie, niestety nie można zajrzeć do środka. Szkoda. Bardzo jestem ciekaw, jak wygląda. Nie, nie otworzymy. Tutaj jakiś ładny traktorek. I kolejny samochód. Renówka. Kolejna renówka. Te Citroeny bardzo często spotykam w Belgii. Jak widać, we Francji też kilka kolekcjonerów zbierało, kupowało tego typu samochody. O, ale jaja. Tu możemy wejść do środka. W środku są naprawdę zadbane. Kurde. Ktoś musi dbać o te samochody. Ile on ma przejechane? Nie widzę tam dokładnie. 421 tysięcy? Chyba tak. Zobaczcie, gdzie ma gałkę z biegami. Gałka biegów u góry. Ciekawe, co tu jeszcze znajdziemy. Ciekawe, jak ten wygląda w środku. Z tej strony. O nie! Dostaniemy tutaj to. Możemy wejść do środka. Ale jaja. Kurde, ktoś rozbił szybkę, ale szkoda. On tutaj chyba zamknął licznik. Czy mi się wydaje? Skórzane obicia. Podsufitka nienaruszona. Kurde, naprawdę fajna autka. Przejdziemy się jeszcze zobaczyć ten traktorek. Też całkiem fajny egzemplarz. Różne maszyny. A to co? Przyczepka. Tutaj mamy w całej okazałości.
Dorożka. Też w świetnym stanie. Wejdziemy na górę i zobaczymy wszystko z góry. Szkoda, że nie możemy wejść do części mieszkalnej. Jestem przekonany, że byłoby tam naprawdę dużo skarbów. Ale skoro nie wejdziemy, musimy skupić się na tym, co mamy tutaj. Co to jest? Silnik. W ogóle bardzo dużo tu silników różnego typu. Każdy inne zastosowanie miał pewnie. Gospodarstwo już od bardzo dawna nieczynne. Dlatego to wszystko zalega właśnie tutaj. Grube drewniane belki. Dobra. Spróbujemy jeszcze wejść do części mieszkalnej. Jeżeli się nie uda, to niestety, ale muszę opuścić teren. Ale i tak było warto przyjrzeć się tym samochodom. Na co dzień nie spotyka się takich klasyków. Lecimy dalej. Idziemy i spróbujemy się dostać do części mieszkalnej. Tam próbowałem z tamtej strony, ale nie idzie wejść. Ostatnia szansa. Traktorek. Coś niczego sobie. Muszę tutaj przejść. A tutaj? O kurde. Kilka starych rowerów. Vista Sprint. Tutaj już takie troszkę większe. Dynamo. Kurde, jak dawno nie używałem. Tutaj już dziecięcy rowerek. Musimy uważać, bo jesteśmy przy drodze głównej. Lepiej, żeby nikt się o nas nie dowiedział. Unikal. Co to jest? Jakiś silnik malutki. Kurde. Nie da się wejść do części mieszkalnej. Bardzo szkoda. Wejdziemy jeszcze na górę. O kurde, brakuje desek. Rama. O kurde, wszystko się ugina. Tutaj też. Niebezpiecznie. Zobaczcie, pod ciężarem metalowego łóżka wszystko runęło. Dobra, chyba będę musiał opuścić to miejsce, chociaż tu jeszcze coś jest. Ale tutaj również trzeba uważać,
bo wszystko jest przegnite. Widzę tam jakieś fajne radyjko. Tylko trzy deski wytrzymają mój ciężar. Jest radio. Książki. Jakieś zabawki dziecięce. Z bardzo dawnych lat. Kurde, szkoda. Niestety tym razem nie dostanę się do części mieszkalnej, ale naprawdę i tak się cieszę, że znalazłem te klasyki motoryzacji. Teraz powoli będę już opuszczał teren tej francuskiej posiadłości i kierował się do samochodu. Wychodzimy czy ten? Nie idzie wejść. Co? A tam już wyszedł. Tędy wychodzimy czy oknem? Już się wypieprzyłam totalnie. Jak on wychodził? Dobra. Dobra. Nieładnie. Dobra. Kierujemy się do samochodu. Na razie trzymajcie się. Do zobaczenia.